Mam propozycję. Myślę, że to jest najbardziej konstruktywna propozycja, aby dokładnie tę samą uchwałę z 10 września 2004 roku jeszcze raz Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął. Bardzo dobry pomysł to jest. Żeby zakończyć te spory. Tak. Po to, żebyśmy właśnie tutaj w telewizji polskiej, naszej narodowej telewizji powiedzieli jasno, w tej sprawie się nie kłócimy. W tej sprawie mówimy jednym polskim głosem, bo my nigdy nie wygramy żadnych reparacji od Niemców, jeżeli będziemy się w tej sprawie kłócić. Skoro pani z lewicy, pani od Szymona Hołowni, nawet Donald część Tusk. Ludzi z Platformy Obywatelskiej, którzy boją się przyjść do tego programu, mówią, popieramy reparacje, przyjmijmy jeszcze raz konsensualnie tę uchwałę i wyłączmy kwestię reparacji spod sporu politycznego. Ja chciałbym, żeby wszystkie środowiska polityczne spotykały się z ministrami, spotykały się z komisją pana Mularczyka, z naukowcami i zastanawiały się, jak pomóc uzyskać te reparacje. A nie przekrzykiwać się. Wyłączmy sprawę reparacji spod sporu politycznego. Przyjmijmy tę uchwałę. To jest jeszcze druga część, bo w Republice Weimarskiej w III Rzeszy było 1,5 miliona Polaków. Jest jeszcze kwestia dekretu Geringa, czyli odebrania praw mniejszości polskiej w Niemczech, odebrania majątku. To też jest kwestia odszkodowań, bo wiele tysięcy działaczy Związku Polaków w Niemczech od 1939 roku, od września było wywożonych do obozów koncentracyjnych. To również jest upomnienie się o, no, można powiedzieć, ten brak praworządności Niemców, bo to Niemcy swoim własnym obywatelom narodowości polskiej do dnia dzisiejszego nie zwrócili majątków. A więc konsensualnie. Nie możemy się w tej sprawie kłócić. Proponujmy. Przyjmijmy tę uchwałę jeszcze raz. Nie kłóćmy się w tej sprawie. Mówmy jednym polskim głosem, bo jeżeli się będziemy kłócić, to będzie najlepszy prezent dla tych cynicznych, bezwzględnych Niemców, którzy nie chcą nam wypłacić tych reparacji, którzy zarabiają na tym, że no zniszczyli Polskę. Siedzą sobie dzisiaj potomkowie tych zbrodniarzy i patrzą się na zrabowane polskie dzieła w ich prywatnych domach. Do dnia dzisiejszego nie odzyskali. To jest tysiące polskich dzieci zostało wywiezionych, ukradzionych przez Niemców. W tej sprawie nie ma żadnych śmiechów, w tej sprawie nie ma żadnego sporu. W tej sprawie musimy mówić jednym stanowczym, narodowym głosem, bo to jest obowiązek Polaka. I ja uważam, nie wiem, któraś z pań powiedziała, że reparacje dzielą Polaków. Reparacje nie dzielą Polaków, bo żaden Polak nie może być przeciwko reparacjom. Kropka. Robienie. Nie późno. Jeżeli mogę.